Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku i ponownie z Terrarii, witam. No, pierwsze co zrobię to chyba, bo ustawiam sobie rzeczy w skrzynce, bo no mam lekki bajzel. O, dobra, szybko. Można umieścić, dobra. Jakby co zebrałem obelisk, tak to się nazywa. I chyba sobie widzowie stworzę tak jedną rzecz. Kryształ many. Dobra, stworzyłem. Zobaczcie, zdobyłem kryształ many. Mój pierwszy kryształ many. Uwaga, używam. Co się stało? Ej, zobaczcie. Mogę mieć więcej many. To ile ja mogę teraz używać tej różdżki? O kurde, zobaczcie. Ile? Nie mogę w nieskończoność używać tej różdżki. Jeszcze zobaczcie, jak to szybko się regeneruje. Zobaczcie, sobie dużo wymarnuję. Chwilę przestanę atakować. I już. Co jest, ale szybko. Dobra, tutaj. Dalej, tak, tak. Tak, tak. I widzowie. Wiecie, co postanowiłem zrobić? Zrobić własną kopalnię. Najlepiej, aby wejście do niej było takie cienkie, aby było można przeskoczyć. Kurde, czemu nie mogę? A, bo drzewo muszę zniszczyć. Kurde, no to teraz muszę tutaj topór. Nie wiem, co ten żołądź jedynie robi, ale okej. Okay. O kurde, latający ten był. Widzieliście? On latał. Ten szlam. Latał normalnie. Szlamik. Dobra, to zaczynam robić tą jaskinię moją. Tak. Tak, nie da się, nie jeszcze to tak. Znowu latający był ten szlam. Co się dzieje? Szlamy latają. Dobra, kopię się w dół. O, znalazłem kolejny blok. No tutaj są jakieś kamienne bloki. Wykopię to sobie. Czekajcie, muszę postawić pochodnie, tak mam dużo, co mi nie szkoda. Poczekajcie, muszę sprawdzić. Ej, dobra, to działa. Dobra, muszę się bardziej kopać w ziemię. Te kamienne bloki chyba po nic mi się nie przydadzą. Muszę znaleźć jakiegoś cave'a. O, gdzieś się dokopałem, bo słyszę, jak już kopię kamienne bloki. Czekajcie, pochodnie. Ej, tutaj nic nie ma chyba. No tutaj nic nie ma, no nie. Nie może tutaj niczego nie być, tutaj musi coś być. Ja wierzę, że jak trochę tutaj pokopię, to coś znajdę. Coś cennego. Dobra, szybko kopię sobie, bum. Ej, nie, co mi tam? Świeci się, odkrywam się. Nie, coś, mieszkam gdzie świeci, jak ja się odkrywam. Już się przestraszyłem. Ej, puść, chłop do domku szlama. I w środku ma coś ten szlam. Pójdę i go... A masz. Czerwono-żółtawy latawiec. Latawce można puszczać, gdy jest wiatr. Czekajcie, co? Czekajcie, wyłączę. Zobaczcie! Z tego szlamu wyleciał latawiec. I można tak zwijać i coraz niżej. Zobaczcie, jaki fajny latawiec mam. Ale fajny. Bardzo fajnie wygląda, ale ja dalej idę kopać. Dobra, szybkie schodzenie. Pochodnia, jak najniżej, jak się da. Ja widzowie się nie poddaję, ja kopię dalej. Bo wiem, że tutaj będzie jakiś cave. Ja to wiem. Bo tutaj nie blokuję? No skoczę tu tak. Dobra, czuję, że trochę tutaj pokopię, ale to będzie się opłacało. Mówiłem, coś już tutaj jest. O nie, pochodnie. Niechcący zniszczyły. Poczekajcie. Pochodnia. I widzowie, już coś mam cennego. Miedź.
Dobra, to kupałem się do jakiejś śmieci. Miedzi. Dobra, tak. Dokopałem się gdzieś znowu. Czuję, że tutaj blisko może być jakiś potencjalny kawę. Okej, okay, inaczej. Wykopię sobie te kamienne bloki, nie wiem, co się przydadzą, ale okej. Okay. I myślę, żeby teraz zacząć się kopać tutaj wzdłuż. Nie, ale raczej tak nic nie znajdę na tym poziomie. Gdzieś się dokopałem, czy co to jest? Nigdzie się nie dokopałem, a szkoda. Dobra. Wiewiórka ze mną zeszła, zobaczcie tutaj. Sobie pochodzić. Siemka, ale spadaj. Dobra, kopię dalej. Ja tak łatwo się nie poddaję. Poczekajcie, czemu? Nie tutaj łapie efekt ognista? Ja nie pytam. Dobra, pochodnia. Tutaj szybko wykopię kamienne bloki, bo tutaj może coś być. Czuję, że tutaj jest jakiś cave. A nie. Dobra, po prostu trzeba było odpalić latarnię. Posłyszę inną muzykę. Może gdzieś się dokopałem. O nie, tylko nie zombiaki. No i będą mi tak schodziły. Jeszcze nie mogę walić tutaj z czami. O, dobra. Trochę długo będę stąd wychodził, ale... Ale na pewno widzę, że z jakimś impułami, chociaż wątpię, już tak długo kopię. A tutaj dalej nic nie ma. O, dokopałem się gdzieś. O, tutaj może być potencjał. Tutaj coś może być. Coś czuję, że tutaj może coś być. Proszę, aby coś tutaj było, czy to tylko... Nie, kopię się tutaj. Czuję, że coś tutaj będzie. Albo nie, albo może i pode mną coś będzie, tak myślę. Wzdłuż nie ma co się kopać. Czekajcie, muszę tak, żeby się potem jakoś wydostać, muszę o tym myśleć. No naprawdę, nic nie ma w tych cave'ach. Jak w ogóle uleczyć się w tej terenie? Jeszcze mi zombiaki chodzą? No dobra, zablokował się, ale już nie. Czekajcie, o dobrze, że tutaj jest takie długie, teraz mówię tak łatwiutko. Ale nie wiem, może... Może się nie kopię w ogóle w terenie. Zresztą po co bym myśleli, bo coś musi się kopać. Ale tutaj nic nie ma. Nie wiem, jak ja nisko już jestem. Tutaj bardzo nisko. Dobra, może coś znajdę, jak będę kopał się wzdłuż. O nie, nie zauważyłem tutaj tego zombiaka. O nie, o nie, o nie. Standard zombie! Co to, co to, co to? Dostałem standard zombie, widzowie. Pobliscy gracze otrzymują premię z... Aha! Dobra, chyba, widzowie, teraz będę się kopał wzdłuż. Zobaczę, czy zasada idzie wzdłuż mi coś pomoże. Ale chyba nic. Ej, coś pode mną jest! Co to? Ruda żelaza! Znalazłem rudę żelaza, dobra. Gliniany blok. Tutaj się robi coraz dziwniej. Tutaj to miejsce ma potencjał, coś może być. Ogólnie tam oko się zablokowało, co jest, jak ona się laguje. To miejsce ma potencjał, będę się kopał wzdłuż siebie. Dobra, postawię pochodnie. Ustawię się, dobra. Dobra, kopię się. Może wreszcie się gdzieś w to kopię. Chociaż wątpię, że znajdę w ogóle jakiegoś cave'a w tej grze. Już straciłem w ogóle nadzieję, że w tej grze jest w ogóle jakiś cave. Albo po prostu wygenerowałem świat bez cave'ów. Jakimś cudem. Czekajcie, można wyjść? Tak, tylko poczekajcie, bo wchodzą mi tutaj zombiaki. Zobaczcie, jak je szybko zabijam, bo jestem prosem. Teraz bum, 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 bum. Co, że mi zadał 17, to mi nic nie zrobiło. Nie wiem, czy ja teraz wyjdę. Dobra, wyjdę.
Dobra, pochodnia. Bo tam widzę, jest cobblestone. Co tam się świeci? Widzowie! Co tam się świeci? Tam się coś świeci. Widzowie, jakiś tam zombiak jest. On się rusza. Wreszcie się gdzieś dokopałem. Ile tutaj jest żelaza? Teraz kopię te złoża. Wreszcie się gdzieś dokopałem, widzowie. Już w ogóle traciłem nadzieję, że w tej grze są cave'y. A jest! Dobra, wykopałem, czy można się wydostać? Tak, można. Dobra, tak. Ej, tam jest mały cave, ale ważne, że jest. To mnie cieszy, przynajmniej... Przynajmniej wreszcie wiem, że w tej grze są cave'y. Ile było, muszę zaszukać, tam jest w ogóle miedź chyba. O nie, zombiak. Dobra, szybko mój bumerang. Łatwo z nim. Dobra, szybko trzeba postawić pochodnie. I tutaj jest miedź. Dobra, szybko bum, 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 bum. Kopię się jak najszybciej jak mogę. Dobra, wyjdę potem. Tylko jeszcze się upewnię. Tak, wyjdę, wyjdę. Ale wreszcie, widzowie. Dokopałem się do jakiegoś mini cave'a. Dobra, wezmę tutaj pochodnie. Dobra, wyjdę potem. Dobra, tak, tak. Tak, tak. Dobra, bo za chwilę zacznie mi to bić. Ale agresywne. Dobra, jest, widzowie. Mój pierwszy cave. Dało się, mam go. Co tutaj jest? Jest tutaj jakieś naczynie. Lina! Lina! Rozbiłem je, ale myślałem, że mi wypadnie coś. Znaczy, że je wypadnie. Mały wybuch, który roznosi ziemię? Ale mam tylko 8 bomb. To chyba nie ma co tego tworzyć. O, widzowie, ja już mam pierwszą złotą monetę, ale okej. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Okej. Dobra, bum bum. Kopię tą miedź. Do czegoś mi się przyda, raczej. Tak myślę, raczej do czegoś się przydaje. Tutaj tak. Ale widzowie, wreszcie, ile było można czekać, pierwszy cave. Dobra, widzowie. Wychodzę chyba już z tego cave'a, bo będzie za długi, widzowie, odcinek. A i tak go na pewno skrócę. Już tak na pewno jest skrócony.
Ponieważ no większość odcinka kopałem. Bo ten odcinek był związany z rozwijaniem mojej pierwszej kopalni. No to już wiecie. O, i teraz nie wiem jak wyjść, ale dobra, wyszłem. I zobaczę jak teraz wygląda na zewnątrz, jak to wszystko wygląda, co tam się dzieje. Może przybył jakiś nowy gościu, co chce u mnie zamieszkać. Wszystko mogło się stać. Dobra, widzę, że od razu ten gościu, że żyje. I trochę tutaj leży złota. Dobra, tak sobie. Ale tak to zbytnio nic się tutaj nie stało. O, ptaszek, poczekajcie. Zapoluję. O, ale dobra, widzowie. Ja nie będę tutaj się znęcał nad ptaszkami. No i będę kończył ten odcinek, a przy tym jak kończę ten odcinek, puszczę latawiec sobie. Nie przeszkadzaj mi, szlamie. No, przy tym jak kończę ten odcinek, sobie tutaj będę latał z latawcem, będę go sobie tak trzymał. No i ja was żegnam. Miłego dnia lub nocy, zależy kiedy to oglądacie. Albo nawet dobrego obiadku. No to nara. Znaczy, no, do widzenia.